Suwałki Blues Festival powinien rozpocząć się za 3 dni. Po raz pierwszy od 13 lat ta niezwykła impreza nie odbędzie się z uwagi na trwającą na świecie pandemię. Miała to być edycja wyjątkowa, bo przypadająca w roku 300-lecia nadania Suwałkom praw miejskich. Trzynastka jednak okazała się pechowa. Mimo wszystko organizatorzy Suwałki Blues Festiwalu i miłośnicy bluesa nie poddali się całkowicie. Na 11 lipca zapowiedziano koncert wypełniony utworami artysty, o którego udziale w naszym festiwalu wszyscy suwalscy fani marzą od lat. Eric Clapton, ikona światowej muzyki, jeden z najwybitniejszych bluesmanów współczesnego świata, właśnie kończy 75 lat. Zdaniem Jana Chojnackiego to doskonała okazja, by oddać hołd artyście. W Polsce zaplanowano cykl koncertów z udziałem wybitnych wokalistów i instrumentalistów, którzy zaprezentują twórczość tego muzyka. Koncert inaugurujący cały cykl nie mógł odbyć się w innym miejscu niż w Suwałkach. 11 lipca na scenie imienia Andrzeja Wajdy stanie Bartek Grzanek, charyzmatyczny gitarzysta i wokalista o wyjątkowej barwie głosu. Towarzyszyć mu będą Mirosław Wiśniewski, Przemek Bęben-Kuczyński oraz Paweł Serafiński. Koncert poprowadzi ojciec chrzestny Suwałki Blues Festiwalu, jego dobry duch i niezmordowany miłośnik Jan Chojnacki.